Zimowy sezon 2021 uważam za otwarty. A od czegoś trzeba zacząć, więc czemu nie? Tabliczka z konikiem. A w tym sezonie moim osobistym przebojem będą sopelki. A to jest pierwszy i najprostszy pomysł, co wcale nie znaczy, że najbrzydszy. 4 kolejne sopelkowe pomysły czekają na publikację. Obejrzycie wszystko i będzie można ocenić, co było z tego najfajniejsze. A na początek, na rozgrzewkę, coś mega łatwego. Ale znacie mnie, ja najbardziej lubię proste prace, więc nie ma na co czekać, lecimy. Tabliczka została specjalnie wycięta do naszego sklepu i rewelacyjnie pasuje pod wszystkie serwetki. Najpierw przeleciałam ją primerem, a potem farbą akrylową, ale jeżeli nie macie primera, to można tylko farbą. Serwetka z konikiem, skromniutka i delikatna. To jest wielkość klasyczna, ale w sklepie mamy także mniejszą, czyli o wymiarze 25 na 25 cm. Jak zwykle będę przyklejała tylko jedną górną warstwę serwetki. Pędzelkiem z wodą namaczam niepotrzebne fragmenty serwetki i odrywam. Nie musi być bardzo dokładnie, po prostu trzeba oberwać brzegi, żeby łatwiej można je było potem domalować. Tabliczka ma przewiercone 4 dziurki, więc jeżeli macie ochotę, to można obrazek powiesić w poziomie albo w pionie. Serwetkę przyklejam klejem do dekupaż i smaruję ją klejem wyłącznie od góry. Kleju na pędzel trzeba wziąć za dużo, a każde jego pociągnięcie musi przemoczyć serwetkę aż do samej deseczki i ją od razu do niej przykleić. Jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy na serwetce podczas klejenia i po wyschnięciu pojawią się zmarszczki, to mówię, oczywiście zmarszczki będą. Ale nimi się zupełnie nie przejmujemy, ponieważ po to są kolejne etapy zdobienia, aby nikt na nie nie zwracał uwagi. A gdy klej wyschnie, deseczkę pociągam lakierem akrylowym matowym. Jedyny trudny element w tej pracy to dorabianie tła. Ja przygotowałam dwie szare farby, czarno oraz pędzelek szczecinowy. Na pędzel nabieramy odrobinę farby, trochę ją wypisujemy i takim bazgrzącym pędzlem robimy pociągnięcia z góry na dół. Staramy się domalować takie tło, jakie widzimy pod konikiem. Mam nadzieję, że bez problemu wyjdzie Wam ono za pierwszym razem. Ale warto pamiętać, że jest zawsze plan B. Czyli jak nie wyjdzie. No i wtedy zamalowujemy naokoło wszystko na biało i malujemy te deseczki po prostu jeszcze raz. No bo wiadomo jak jest, plan B zawsze warto mieć. Na pędzlu farby mieszam, a jeżeli nabiorę za dużo, wypisuję gdzieś obok na kartce. I dopiero gdy mój pędzel tak ledwo co maluje, zaczynam malować moje deski. Gotowe, suszymy, bo teraz trzeba domalować przerwy między deskami. Cieniutki pędzelek można kupić albo wziąć stary pędzel i wyciąć z niego 99% włosia. I taka pędzelkowa bieda znakomicie nadaje się do malowania nierównych przerw między deskami. No właśnie, one idealne wcale nie mają być. Muszą być idealnie równoległe, ale jeżeli chodzi o samą grubość szczeliny, warto ją zrobić tak naturalnie, czyli raz grubiej, raz cieniej. A tak prezentuje się gotowe tło w moim wydaniu. Deseczka ma taką nietypową ramkę. Użyłam do tego farby brązowej, czarnej oraz pędzelka. Ja mam skośny pędzelek, ale jeżeli macie płaski, także się akurat do tej pracy sprawdzi świetnie. Jeżeli chodzi o obmalowanie boków, to nie mam żadnych mądrych wskazówek. Robicie jak chcecie i dam sobie rękę uciąć, że to będzie na pewno świetnie wyglądało. Robimy po prostu stare, czarne, poobgryzane tło. Mimo, że tego nie widać, czarną z brązową trochę mieszam, bo sama czerń jest bardzo agresywna. Ekstremalnie krzywa rameczka wyszła tak. Jeżeli macie stary i cieknący pistolet na gorąco, to on do tej pracy będzie bezkonkurencyjny. No i potrzebny jeszcze będzie biały brokat. A pierwsze w tym sezonie sopelki robi się po prostu tak. Naprawdę, czym bardziej leje i smarka nasz pistolet, tym jest do tej pracy lepszy. Ważna informacja, żeby sopelki wyglądały naturalnie, muszą zwisać z góry na dół. Wszelkie zakręcone bądź ukośne sopelki nie będą wyglądały naturalnie. Sopluję etapami. Robię trochę sopli i gdy klej jeszcze jest gorący, posypuję go brokatem. Brokat się przykleja i nasze tanie sople wyglądają jak milion dolarów. Pomyślałam, że fajnie będzie wyglądało, gdy sople będą troszkę spływały po boku tabliczki.
Ale ile tych swapli zrobicie i w jaki sposób będą Wam zaciekały na pracę, zdecydujcie już sami. Jestem zadowolona, że te sople nie mają pełnego krycia i można pod nimi zobaczyć ramkę, którą przed chwilą malowałam. A to są preparaty, które świetnie Wam zamaskują wszystkie zmarszczenia na serwetce. Pasta żelowa w aplikatorze to po prostu pasta, którą możemy nałożyć bardzo grubo, a po wyschnięciu jest przeźroczysta i przepięknie się błyszczy. Teraz jest mleczna, ale po wyschnięciu będzie przeźroczysta. Jeżeli posypiecie ją brokatem albo mikrokulkami, to wszystko będzie się do niej świetnie trzymało. Albo możecie użyć pasty, która nazywa się krystaliczny lód i to jest pasta żelowa, ale z dodatkiem brokatu w swojej konsystencji. A sucha pasta wygląda tak. Dzięki niej listki są wypukłe i przepięknie się błyszczą. Serwetka z konikiem jest piękna, ale brakuje jej odrobinę życia. Pomyślałam, że dodam czerwone owoce głogu. Filmy kręcę przy sztucznym świetle i ta czerwień nie wygląda tu jakoś spektakularnie. Natomiast w dziennym świetle te kuleczki wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Zwróćcie na nie uwagę na zdjęciach, bo akurat zdjęcia zawsze robię w naturalnym dziennym świetle. A może po prostu wkleję Wam zdjęcie, żeby nie było, że jakoś Was czaruje. Dadam, naprawdę jest różnica. Różnego rodzaju dodatków i ozdobników w naszym sklepie Inspirello mamy mnóstwo. Suszone owoce, śnieżynki, skory, owoce głogu, po prostu wszystko jest. Ale drut musicie już kupować na własną rękę. Dodałam drut, miałam przyklejać dodatki i pomyślałam, że zimowa pasta bez pasty zimowej jest bez sensu. Rzutem na taśmę obpaprałam całą górę i dopiero wtedy dokleiłam wszystkie ozdobniki. I ostatecznie zimowa tabliczka z konikiem na dobry początek sezonu prezentuje się tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak zwykle listę produktów, które używałam w tym filmie, znajdziecie w opisie tego wideo, czyli pod spodem. Jeżeli deku zabiera Wam zbyt dużo czasu w życiu, to zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku. Tam jest super i ludzie Wam powiedzą, że nie szkodzi, bo można w życiu na deku stracić jeszcze więcej. Link do grupy także zamieściłam pod filmem. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.